miejsce, ten dom albo jest, albo mógł być pierwowzorem chaty, w której wczesne dzieciństwo spędza bohater powieści Soli. Stosik polan drewna, świeżo przyniesiona ze studni woda w wiadrze, popiskiwanie myszy, trzask powały. Na fajerkach rozgrzanych pieką się jabłka albo podpłomyki. Na prędce zrobione przez babcię Katarzynę. Bohater po pierwszych 2 latach swojego najmłodszego życia do babci przyjeżdża już regularnie i w ciągu roku, i często spędza tutaj wakacje. Na co się celu? Chcesz mieć pamiątkę po mnie? Te początki pisania, takie dość karkołomne i takie kanciaste, powoli przeradzały się w płynniejszą narrację. Żeby ożywić Solego, trzeba mu było przebić palec widłami, trzeba było mu dać do ręki młotek. Co z nim zrobił, się okaże. Trzeba było go podprowadzić pod głęboką studnię. Trzeba było go wprowadzić do cuchnącego obornikiem miejsca dla świni krowy. Ja mówię i po co ty te chliwy stawisz? Jak się zabierasz umierać, a stawię tobie, żebyś miała w czym krowę trzymać. Trzeba było go zderzyć z losem, jaki często spotyka hodowane tak świnie albo cielaki. Trzeba było go skonfrontować z opowieściami babci. Nie było ze mu widać, tylko straszny smród. Tak śmierdziało, że trudno było cudnie, a najgorzej rano. Kiedy bohater podrósł na tyle, że mógł sam przyjeżdżać, to jego wizyta u babci Katarzyny zaczynała się zwykle przy tym oknie, bo babcia zamykała drzwi na tym pustkowiu i odludziu, daleko od innych zabudowań. Bohater najpierw stukał w okno, a później potwierdzał, że to on, gdy babcia upewniała się, kto się dobija. Ja tu gdzieś mam parę jajek. Można zgotować, abyście byli głodni. Babcia była pogodną osobą, ale nie można byłoby powiedzieć, że w chałupie podczas ich życia dominował żart. Raczej pogodna, spokojna rozmowa, opowieści, wspomnienia. Krążyli nad miastem, krążyli i rzucali bomby, i rzucali. Uciekłem za cyrkiew tam na łąki, tak mlego tu miesiąc, całkiem środek bił tłuksak. Całe serce i środek, tak mlego tu już serce, bum, 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 bum. co miałam w koszyczku, wygubiłam wszystko. Nic nie by to Jurku, wszystko wyleciało. Tam byli jabłka i słonina. Nad łóżkiem, nad śpiącym Solim i jego babcią wisiała fotografia ślubna Jana i Katarzyny. Dla Solego byli oni jacyś tacy dziwnie sztuczni. Fotografia wyglądała jak namalowana. Babcia nie była już bardzo podobna do tej panny młodej. Miała siwe, zaczesywane do tyłu włosy. Już 35 lat, jak umarł. Czasem poprawiana, czasem zdejmowana, ale zawsze ta chustka na głowie była. Babcia ją wiązała pod brodą. Zwyczaj wiązania chustek za głową zdarzał się, ale nie był bardzo popularny w tych stronach. Okno nie jest otwierane zbyt często, bo kojarzone jest z udręką latających i piekących, jak tutaj się mówiło, much. Radia rzadko słuchają. Noc nie była, czy wieczór nie był zbyt cichy, ponieważ po bliskim stawie szalały, rechotały żaby i do tego jeszcze dołączały się świerszcze, więc cała okolica mieniła się tym dźwiękiem. O to prosił, żebyś u mnie bywał. A kto ci o to prosił, żebyś u mnie bywał. Jeszcze świat będziesz widzieć. Ja już umrę, a ty świat będziesz widzieć, tylko się będzie smutny.